Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na kolejnego reading vloga. Kochani, jestem nieogarnięta. Wstałam dzisiaj rano wcześniej, przed pracą, mówię sobie, wszystko poukładam, ale mieliśmy wczoraj jakiś problem z rurami, nie wiem o co chodzi. W każdym razie gdzieś tak po południu, no przed 12, słuchajcie, leciała nam zupa pomidorowa z kranu. Ja nie wiem o co chodzi. Może tutaj mam wkleję zdjęcia, ale pierwszy raz miałam taką wodę i no słuchajcie, to trwało praktycznie do dzisiaj. W ogóle krany tam się pozatykały, więc nie leciała mi ciepła woda i ja mówię, nie ogarnęłam się, a chciałam zacząć nagrywać reading vloga. Więc tak, jest godzina 16:30, ja zaraz idę do sklepu i stwierdziłam, że skoro już idę do sklepu, idę do ludzi, to przy okazji się też z Wami przywitam i zacznę nagrywać tego reading vloga. Kochani, co będę czytała w tym filmie? Mianowicie sięgnę po Echową górę, Lauren Wolk. Ja tę książkę pokazywałam Wam, to znaczy wspominałam Wam o niej w TBR-ze na kwiecień i zaczęłam już ją czytać. Jestem jakoś na samym początku, chyba na 24 stronie. Tak, na 24 stronie, na 5 rozdziale. Wczoraj sobie przed snem troszeczkę poczytałam, ale tak właściwie nic więcej nie poznałam. Więc w takim dużym skrócie, opierając się tylko i wyłącznie na opisie, który jest z tyłu, to tutaj mamy przedstawioną historię Eli, która wraz z rodziną wyprowadza się do tytułowej Echowej Góry. Akcja rozgrywa się w 1934 roku, kiedy jest Wielka Depresja w Stanach Zjednoczonych i Eli, jak również cała jej rodzina i inni ludzie tracą wszyscy swój dobytek. To właśnie powoduje, że muszą się oni wyprowadzić do lasu i bardzo oszczędzać na wszystkim, nie mają praktycznie co jeść. No i właściwie Eli tak naprawdę nie jest jakby zawiedziona całą tą sytuacją, ponieważ ona w tej miejscowości, gdzie jest Echowa Góra, bardzo dobrze się czuje. Jednak w pewnym momencie jej ojciec zapada w śpiączkę i Eli postanawia wyruszyć w podróż do lasu, żeby znaleźć dla niego lekarstwo, jak również odkryć, kto zostawia jej drewniane zabawki, bo tutaj na samym początku jest taka scena, gdzie właśnie Eli jest w lesie, ściąga kurtkę, wiesza ją na drzewie i kiedy wraca po tą kurtkę, wkłada rękę do kieszeni, tam znajduje właśnie taką małą zabawkę, rzeźbę wykonaną z drewna. No i ta podróż będzie po części też pewnie magiczna, też na pewno kształcąca, ale o tym, jakie przygody spotkają bohaterkę, to będę musiała przekonać się sama podczas czytania. Tutaj jeszcze jest piesek i na początku mamy taką scenę, w której Eli jest obecna przy porodzie, mianowicie rodzą się szczeniaki i mama jej mówi, że jeden ze szczeniaków no nie przeżył i musi go po prostu tam wynieść za dom, za oborę. W każdym razie dziewczynka się nie poddaje i czuje, że jednak tli się życie w tym szczeniaku, przytula go do serca i wtedy staje się coś niesłychanego, mianowicie ona się z tym szczeniakiem łączy, tym biciem serca i on ożywa. Więc tutaj jakby ona już jest połączona właśnie z tym pieskiem i myślę, że to będzie dalej pociągnięte. Także no, jestem mega zaintrygowana, bo wydaje mi się, że to będzie jedna z tych takich rozczulających, pouczających książek, bardzo edukacyjna, ale też emocjonalnie edukacyjna, może tak powinnam powiedzieć. Także będę ją czytała właśnie w tym okresie teraz świątecznym. Myślę, że to w sumie dobry czas właśnie na taką historię, przepraszam, poruszyliście się, ale stoicie na laptopie. Kochani, jest piątek, więc jutro zaczynamy weekend. Ja właściwie teraz idę na zakupy, ponieważ w tym roku święta, a właściwie takie spotkanie rodzinne będzie organizowane u nas, więc muszę przygotować jakieś tam rzeczy, także na pewno w tym reading vlogu też będzie trochę gotowania, ale zanim przystąpię do gotowania, to najpierw muszę kupić te produkty i doszłam do wniosku, że tego jest tyle, że wezmę swój wózek, taki wiecie, wózek na zakupy. Adam ostatnio kupił i to nie kupił dla nas, ale jakoś tak został nam jeden, więc będę szła z wózkiem. Myślę, że moje plecy będą mi za to wdzięczne. Myślę, że też nie wszystko kupię, bo z tego, co mama mówiła, to w sklepach po prostu szaleństwo istne i brakuje niektórych produktów, więc pewnie będę chodziła od sklepu do sklepu.
Czy jestem zachwycona tą perspektywą? Średnio, ponieważ na dworze, słuchajcie, pada. Wczoraj było cieplutko, ja montowałam dla was film w ogóle na balkonie i tak strasznie się jarałam, że wreszcie mamy wiosnę, piękne słoneczko, rześki wiatr, a teraz jest, no tak bardziej jesiennie i to nie jest tak, bo wiecie, ja jestem jesieniarą taką stuprocentową i jaram się, jak jest taka pogoda. Ale właśnie fajnie, jak jest taka pogoda w październiku czy też w listopadzie. No ale w każdym razie, co trzeba zrobić, to trzeba zrobić. Jedno, co mi odeszło, chciałam myć okna, no a w przypadku, kiedy tam pada, to mi się nie opłaca tego robić, więc nie muszę myć okien. Nie, no żartuję, powinnam je umyć, ale zobaczymy, jak jutro będzie się prezentowała ta aura. I tak, słuchajcie, zagrałam sobie też książki na Legimi, znaczy książki z Legimi na czytnik. Zapisałam sobie Mechanicznego Księcia, Mechaniczne Anioły i Mechaniczną Księżniczkę Cassandry Clare, bo widziałam, jak Anna ostatnio właśnie poruszała temat książek właśnie Claire i rozmawiałyśmy też, to znaczy Kaja i Anna rozmawiały na targach o tym i tak mi się to strasznie spodobało, że chyba zacznę czytać, ale to może jak się odrobię z tymi wszystkimi książkami, które ostatnio do mnie przyszły. No i ściągnęłam sobie też reportaż, w każdym razie na pewno na brak książek, które chcę przeczytać, nie mogę narzekać. Dobrze, także idę po mój wózek. Biorę plecak i odezwę się pewnie do was później, ale no, teraz trzeba porobić kilka rzeczy, żeby później móc się relaksować z książką i żeby jak najmniej zostawić sobie roboty właśnie na sobotę i niedzielę. Aczkolwiek nie powiem, skończyłam pracę i miałam taką ochotę na śpiulkolot, jeszcze ta pogoda, wypiłam ciepłą herbatę i mówię, może na 15 minut, ale potem tak mówię, nie, przestało padać, muszę wykorzystać ten moment, kiedy nie zmoknę i po prostu iść do sklepu. Ale no nie powiem, śpiulkolot bardzo zachęcał mnie do tego, żebym się położyła pod kocykiem na miękkiej poduszeczce. Zresztą widzicie, tutaj mam moją poduszkę awokado. No, ale dobra, im szybciej to załatwię, tym szybciej wrócę do domu i wtedy jeszcze może wlecieć śpiulkolot, a co? Słuchajcie, jak to mówią, święta, święta i po świętach, a ja się tak przejadłam, a nie jadłam wcale dużo, po prostu, ja nie wiem, czuję się, jakbym miała zaraz pęknąć. A najgorsze jest to, że w następny weekend jedziemy na wesele i mam nadzieję, że zmieszczę się do sukienki, którą mam, bo nie chcę mi się szukać nowej, no ale... Chciałam więcej nagrywać podczas tego weekendu świątecznego, ale całą sobotę spędziłam na szykowaniu wszystkiego właśnie do tego czasu spędzonego z rodziną, a później jak już przyszła niedziela i dzisiaj poniedziałek, to skupiłam się właśnie głównie na tym, żeby spędzić czas z bliskimi, żeby wspólnie celebrować właśnie te chwile. I myślę, że to wszyscy rozumiemy, że to jest czas dla nas, dlatego też nie udostępniłam żadnego filmu na YouTubie, ani nie dodałam postów na Instagramie, chociaż miałam pomysł na grafikę. No nic, trudno, no. Złożyłam wam życzenia na Instagramie,
Tak się też zdarza. Niemniej jednak na tym się chciałam skupić i myślę, że wykonałam to zadanie w 100%. W każdym razie, kochani, to też nie jest tak, że nie czytałam, ponieważ od ostatniego razu udało mi się przeczytać 50 stron Echowej Góry, Lauren Waugh. Aktualnie jest na stronie 75, czekajcie, sprawdzę. Tak, 75, rozdział 17. I teoretycznie nic więcej nie wiem na temat fabuły, ponieważ ostatnio Wam mówiłam, że mamy tutaj przedstawioną historię Eli, która wraz z rodziną musiała się przenieść właśnie do tytułowej Echowej Góry, po tym jak ona, a właściwie jej rodzice stracili cały dobytek, ponieważ akcja rozgrywa się w momencie wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych. No i tam właśnie uczą się życia na nowo, na nowych zasadach, z nowymi możliwościami, ale również ograniczeniami. I właściwie na tym się na razie głównie skupia fabuła tej książki, przy czym pojawiają się też znaki zapytania, ponieważ coraz więcej tajemnic jest związanych z tym, dlaczego ojciec Eli jest w śpiączce, to znaczy wiadomo, że przygniotło go drzewo, ale dlaczego ona miałaby być zamieszana w całą tą sytuację, to jeszcze nie wiadomo. I o ile fabularnie tutaj nie poszłam za bardzo do przodu, to znaczy cały czas jestem w tym samym miejscu i staram się poznać bohaterów, o tyle klimat i nastrój już tutaj wychodzą z tej książki. Mogłabym to określić, że jest to taka warstwa atmosfery panującej właśnie podczas czytania tej historii. I to jest niezwykle fascynujące, bo ja już czytałam kilka książek z wydawnictwa Juwi, chociażby Wiecznomrok, czy Witamy w Belly Friend, czy Realny Świat, ale mam wrażenie, że właśnie Echowa Góra ma podobny klimat do Wiecznomroku, a właściwie bardziej do Witamy w Belly Friend. To znaczy chodzi mi o to, że jest to książka niby przeznaczona dla młodszego czytelnika, ale jest tutaj taki element grozy, takiej niewyjaśnionej, wiecie, coś w stylu starej baśni, ponieważ tutaj zaczynają się pojawiać takie dość subtelne, magiczne moce. Na razie zobaczymy, jak to dalej się rozwinie, ale jest to moc, która powoduje taki dreszczyk emocji i to mi się też kojarzy, wiecie, z czym? Z Oceanem na końcu drogi Neila Gaimana. Mam takie wrażenie, że tutaj coś będzie podobnego. Zobaczymy, ale to jest to, co pierwsze przyszło mi właśnie na myśl i podoba mi się. Ja lubię taki klimat w książkach i to mnie zawsze mega fascynuje. Mam nadzieję, że ten nastrój będzie przez cały czas obecny podczas czytania, więc zaraz wezmę sobie herbatę i spędzę czas z książką, żeby odpocząć przed jutrem, bo jutro jest wtorek, a właściwie to będzie taki wtorek, który jest poniedziałkiem. No, myślę, że wszyscy tak to jutro odczujemy. Słuchajcie, ja też w zeszłym tygodniu zapisałam się po raz pierwszy na paznokcie i w środę, za tydzień, nie, w środę, pojutrze, nie za tydzień, pojutrze idę sobie zrobić paznokcie. Ja sobie zawsze robię hybrydy w ogóle. To już jest jakby koniec update czytelniczy, to jest teraz update życiowy, to jest ważna informacja. Nie, po prostu ja lubię gadać i zawsze podczas kręcenia vlogmasów mam takie, wiecie, wtręty osobiste o jakichś takich, nie wiem, no, pierdołkach, ale z tego, co mi ostatnio pisaliście, i to od kilku osób dostałam takie wiadomości, że chcielibyście coś takiego usłyszeć, chcielibyście takie luźne pogadanki, żeby sobie ze mną porozmawiać w komentarzach i żeby to nie były tylko i wyłącznie takie przebitki książkowe, no to słuchajcie, no, dla mnie to jest jak miód na serce, więc tak, informacja dnia i tego reading vloga. W środę zapisałam się na paznokcie po raz pierwszy. Już trochę moje naturalne paznokcie są dłuższe, więc zobaczymy, czy uda się z tego coś zrobić, bo ja sobie sama robię hybrydy, przy czym no nie jestem aż tak uzdolniona i te hybrydy często mi się po prostu gdzieś tam odklejają i w ogóle, więc stwierdziłam, że dobra, skoro jadę na to wesele, to sobie zafunduję hybrydy. Nie no, żartuję oczywiście, słuchajcie, ale tak, jaram się i nawet jeszcze nie mam żadnego wzoru wybranego. Nie wiem, czy chciałabym, żeby były czyste te paznokcie, czy chciałabym jakieś paski, coś tam. Nie wiem, zobaczymy. Nie wiem, kiedy skończę nagrywać ten reading vlog, czy Wam pokażę te paznokcie, czy dopiero w następnym filmie. Bo jeszcze szykują się dwa reading vlogi w tym miesiącu, na pewno. Ale może się uda tego więcej jeszcze ograć. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie, kochani, tak, to z takich informacji na bieżąco. I tak teraz jeszcze patrzę, że dzisiaj jestem już pomalowana, a ostatnio nie byłam.
I ostatnio też się zaczęłam zastanawiać nad permanentnymi brwiami. Pomalowanie moich brwi to jest niekończąca się historia rano. I fakt, że teraz pracuję zdalnie, więc nie tracę czasu na dojazd, czy właśnie, wiecie, na przygotowanie się, bo wystarczy, że ubiorę dres albo coś wygodnego, siadam przed komputerem, zaczynam pracować i też najczęściej maluję się po pracy, ale jednocześnie jednak no, byłoby to po prostu wygodne i mam już upatrzony salon, sprawdzony i myślę, żeby znaleźć taki dogodny termin, bo jak wyjdą mi jakieś stróbki, no to muszę mieć nagrane filmy na zapas i no, żebym się nigdzie nie ruszała, typu właśnie wesela, czy jakieś urodziny, czy jakieś imprezy. No bo żeby się tam nic nie stało. Także dobra, to z takich update'ów urodowo-czytelniczych. A teraz, kochani, tak wam już zapowiedziałam, biorę herbatę i idę czytać i odpoczywać przed jutrem. Ach. Słuchajcie, nie zaczynam vlogmasów. To jest ten czas w miesiącu, kiedy przyszła ochota mi na czekoladę i akurat spojrzałam na tego Mikołaja i stwierdziłam, że to jest właśnie ten moment, kiedy powinnam go zjeść. Nie oceniajcie. No, także będę zaraz próbowała. To jest w ogóle jakaś edycja specjalna. No to co, panie Mikołaju? Niam, 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 niam. Chyba tak, bo jest gorzka. Dobra, no może tak smakuje w ogóle, że to... Okej, sobie przypomniałam, że rano herbatę, którą ci robiłam, posłodziłam, a tą tylko zalałam. No. Nie będę się wam pokazywała, ponieważ dopiero co nałożyłam farbę na włosy, ale chciałam wam pokazać paczkę, która jakiś czas temu do mnie przyszła, tutaj, już otwarta, bo bałam się, że sobie z nim nie poradzę. Nie zauważyłam, że jest otwarcie, więc zaczęłam otwierać z tej strony. Brawo, Agnieszka. Tutaj jest podpis Sasenka, ponieważ ja w ogóle Asię, która jest właścicielką Dejmi, znam i w ogóle zawsze mamy takie szczęście, że widzimy się na targach. Najczęściej są to targi książki w Krakowie i zawsze miło spędzamy czas. Asia zawsze ma przygotowane wspaniałe zakładki i jest w ogóle przecudowna. Znalazłam. Tutaj jest profil Asi. Jeżeli jeszcze jej nie obserwujecie, to zachęcam. I tutaj też jest strona marki Dejmi, gdzie możecie znaleźć ręcznie robione różne przedmioty. To jest w ogóle czat, piórniki, wow. Planery. Super, także jak coś, to link do tego sklepu też wam zostawię w opisie, gdybyście byli zainteresowani. A ja teraz z wami sprawdzę, co Asia przygotowała. O! Ale super piórnik! Wow, oja, 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 oja. Zaraz sobie otworzymy. Jaka piękna zakładka, ale to jest ekstra. Czekajcie, nie wiem, czy jedną ręką mi się uda. Tu są naklejki, a ja lubię naklejki. Enjoy every day, ale super. Zobaczymy sobie, co tutaj jeszcze jest. Ale piękne. Ja cię kręcę. Ile rzeczy. Super, przepiękne są te rzeczy. Dwustronna zakładka, jaka duża. Zaraz sobie włożę ją do książki. Ten piórnik. A jest przyjemny w dotyku. Super, przepiękne są te rzeczy. No i ta bransoletka. W środku był też kot. Tutaj, o.
Jest. Minus 5% na cały asortyment do 1 kwietnia i to jest moja totalnie wina, że wcześniej tej paczki nie otworzyłam, ale jakoś tak mi się wszystkie sprawy zwaliły na głowę, że stwierdziłam, że na spokojnie otworzę to właśnie przy jednym z reading vlogów. No i widzicie, moja wina. Zaraz napiszę do Asi, czy byłaby możliwość przedłużenia tego kodu rabatowego i jeżeli tak, to informacja będzie w opisie na dole, gdybyście chcieli skorzystać i też właśnie kupić coś u Asi na stronie, więc zaraz do niej napiszę. Ale w ogóle jakie to jest słodkie. No i tutaj oczywiście są też informacje, gdzie możecie Asię znaleźć. To ja sobie już może od razu włożę zakładkę, ponieważ dalej tutaj nie włożyłam, a jestem na stronie 200, więc idealnie. No, Jezus, frędzel. Zobaczcie, że to wszystko jest w ogóle tak super super kolorystycznie dopasowane. Ale ekstra, jaram się takimi rzeczami, a to mi się przyda, bo to będzie do tego mojego bullet journalu, którego dawno nie robiłam i pora wrócić do tej tradycji i coś wam pokazać też w reading vlogu. W każdym razie, tak kochani, to ta paczucha. A jeżeli chodzi o update czytelniczy, to jak widzicie, przeczytałam 150 stron od ostatniego razu. Zostało mi jeszcze około 100, więc spokojnie mogłabym teraz zrobić update czytelniczy. Wow, jak to fajnie wygląda. Przepraszam. W każdym razie mogłabym zrobić teraz update czytelniczy, ale mam farbę na włosach, a chciałabym się wam pokazać. Odświeżyłam kolor, jest ciemniejszy. Zrobiłam paznokcie, to znaczy nie ja, tylko pani. I wybrałam sobie taki magnetyczny lakier. To znaczy przykłada się do tego lakieru magnes i układa się te drobinki, tak wiecie, żeby się mieniły. I nieważne pod jakim kątem się na to spojrzy, za każdym razem świecą się one inaczej. Tutaj na przykład na zielono, tutaj na brązowo. Czat, jaram się, zwłaszcza, że w sobotę idziemy na wesele. Jedziemy, bo jedziemy do Gdyni i mam taką zieloną sukienkę, więc myślę, że to będzie pasowało. W każdym razie mega mi się podobają, ale nie o paznokciach tutaj przyszłam wam opowiadać. Ta kamera jest od dołu i to nie jest najlepszy pomysł. O, a tu jest Pepsi. Max. Przyszłam do was z update'em czytelniczym, tak jak zapowiadałam. Króciutkim, bo zaraz jedziemy do kina chyba. Tak myślę. I jestem na stronie 200. Zostało mi 100 stron około do końca, więc mogę się już odnieść do większej części tej książki. I tak jak na początku myślałam, że będzie tutaj historia, która będzie realistyczna, ale będą wątki magiczne. Nie chodzi mi tutaj o realizm magiczny, tylko bardziej chodzi mi o to, że dzieci będą miały swój świat taki pełen fantazji, takich kwestii niewytłumaczalnych, a dorośli spokojnie będą mogli to wytłumaczyć w sposób racjonalny. Myślałam, że na tym będzie głównie się opierała ta historia, ale szybko uświadomiłam sobie, że ta książka jest bardzo, bardzo realistyczna, nawet w tym świecie dziecięcym. Nawet jeżeli coś wydawało mi się na początku, że będzie szło w kierunku takiej mrocznej historii, to tutaj właściwie tego nie ma, to znaczy jakby właściwie poznajemy życie tych ludzi, poznajemy życie ich w momencie, kiedy muszą zamieszkać w tym lesie przy Echowej Górze, pod Echową Górą i jak od nowa ich życie się definiuje, ponieważ no, los tak chciał, że na głowę rodziny, czyli ojca, spada drzewo, przez co on jest pogrążony w śpiączce i właściwie matka wraz z trójką dzieci musi sobie sama poradzić z tym wszystkim, co dotychczas robili w czwórkę. Dodatkowo Eli jest też taką bardzo rezolutną, bardzo mądrą dziewczynką i nie boi się wyzwań, wręcz szuka odpowiedzi na wiele pytań i fascynuje ją w ogóle medycyna. I co mnie zaskoczyło w tej historii, to przede wszystkim fakt, że ona udaje się do
tak zwanej wiedźmy. Ja nie chciałabym mówić wiedźma, ponieważ tutaj jakby też pada takie stwierdzenie, że wszyscy nazywają tę kobietę wiedźmą, a później okazuje się, że wcale nią nie jest, po prostu dostała taki przydomek od ludzi z miasta. W każdym razie odwiedza ją i tam właściwie, jakby to powiedzieć, żeby też nie zaspoilerować. I tam jest jakby taki ważny wątek, mianowicie skupiamy się na wielu opisach różnych chorób, tego jak wyglądają rany. Mianowicie chodzi mi o to, że jest tutaj bardzo dokładnie opisany cały proces taki medyczny. To jest niezwykle realistyczne. Przede wszystkim te wszystkie terminy, korzystanie z takich naturalnych środków leczniczych, do czego powinny być wykorzystywane, w jakich przypadkach, w jakiej ilości i tego jak bardzo fascynuje właśnie główną bohaterkę Eli to wszystko, co jest związane z samą medycyną. I to jest po części taka magia tego świata głównej bohaterki, ale to nie jest taka magia w sensie, wiecie, że nie wiem, są wróżki czy coś. Nie, tutaj to nie o to chodzi. Dodatkowo, co mnie fascynuje w tej książce, to przede wszystkim stosunek do natury, do tego, jak odnosi się do otoczenia właśnie Eli, czy inni bohaterowie, z jaką miłością zwracają się właśnie do tego... Poczekamy, to będzie słychać. Proszę, nie krępuj się. No ja się nie krępuję, ale słychać to wszystko, co robisz. Chodziło mi o to, że tutaj jest bardzo dużo tej miłości względem właśnie natury, tego całego otoczenia i przede wszystkim ten szacunek, który bije z tego, co Eli chce uzyskać. Och, nie wiem jak to ująć, żeby wam nie zdradzić. Dobra, taki przykład. Jest taka scena, w której Eli chce pozyskać miód, ale nie wie, czy powinna to robić, bo ten miód jest bardziej potrzebny pszczołom, żeby przeżyły zimę i wiosnę. Ona przeżyje bez owsianki, która jest posłodzona właśnie miodem. I też właśnie przepięknie opisane jest to, jak pszczoły poświęcają swoje życie, żeby bronić ula. I to jest w ogóle, no, takie cudowne. Więc tutaj ten stosunek do... Słuchajcie, nie wiem co Adam robi. Tutaj ten stosunek do otoczenia, do natury, do matki ziemi i przede wszystkim też do zwierząt jest niesamowicie rozczulający. Więc to w takim skrócie... Tak? Już. Dobra, ja już będę kończyła, bo słuchajcie, Adam odkręcił, bo ogólnie coś nam się stało z prysznicem, chciał to naprawić i musiałam lecieć zakręcić wodę, pewnie to słyszeliście. I Adam stał pod tym prysznicem, więc chyba dzisiaj nic z kina, jutro pewnie pojedziemy, ale to dobrze, skończę czytać książkę. Chciałam wam tylko jeszcze powiedzieć, ponieważ Adam ostatnio sobie kupił Kindle'a. I chciałam wam tylko pokazać, jaki przepiękny case sobie znalazł. Tak mi się podobał, też się nad nim zastanawiałam, bo też sobie zamówiłam nowego Kindle, czekam, aż do mnie przyjdzie. Ale ja sobie znalazłam case'a z Małego Księcia. Niemniej jednak, no, strasznie mi się podoba. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Cudo. No. Także mam nadzieję, że Adam się przekona i będzie ze mną czytał książki. Fajnie by było. No, dobra kochani, także idę zobaczyć, co tam się dzieje pod tym prysznicem i czy Adam przeżył to starcie. Słuchajcie, poszłam jeszcze odebrać paczkę i myślałam, że to jakaś książka, a to jest chyba mój czytnik. Zaraz otworzymy i zobaczymy. Tak. Ja, ta. No. On miał być dopiero 5 maja. A ja dopiero co sobie książki pobrałam z jakimi. Jest, działa. Kochani, skończyłam czytać Echową górę, Lauren Work i przychodzę do was już z podsumowaniem tego reading vloga. W ostatnim update'cie, chociaż przerwanym przez atak naszego prysznica na Adama, czy też was tak ta scena rozśmieszyła jak mnie, ten odgłos upadającego termostatu i Adam.
przepraszam, ale to mnie tak strasznie śmieszyło. W każdym razie w poprzednim update'cie już Wam sporo informacji podałam, ale teraz w tym podsumowaniu chciałam jeszcze dorzucić swoje 3 grosze i się z Wami pożegnać. W każdym razie, to o czym myślałam na samym początku, że Achowa Góra to będzie taka historia skupiona bardziej na tej takiej części magicznej, gdzie świat dzieci będzie zamknięty, gdzie Eli będzie szukała różnego rodzaju odpowiedzi na pytania, gdzie ten las, w którym akcja się będzie rozgrywała, będzie miał też jakieś swoje tajemnice, że będzie to taka bardziej mroczna historia, w sumie właściwie nie miało tutaj miejsca, ale to nie znaczy, że ta książka mi się nie podobała, wręcz odwrotnie, podobała mi się, miło z nią spędziłam czas, też sporo się dowiedziałam na temat siebie, co jest dla mnie mega fascynujące, bo gdy czytam książki dla młodszych czytelników, czy też właśnie książki, w których główni bohaterowie są właśnie tymi młodszymi, zauważam pewną prawidłowość, że zawsze przypominam sobie o takich istotnych kwestiach, które z czasem się gdzieś tam zacierają. A tutaj na plan pierwszy wychodzi ten szacunek do natury, o którym Wam już mówiłam, ale również szacunek do drugiego człowieka, jak również taka bezinteresowna pomoc i po prostu takiego spędzania czasu z innymi ludźmi, poznawania ich, a nie oceniania. I tutaj był taki świetny fragment na samym końcu, ja Wam nie podam jakby całości, ale chodzi o to, że Eli był potrzebny miód. Bardziej w celach leczniczych niż w celach takich kulinarnych, jak na samym początku Wam mówiłam. No i z racji tego, że tam już tego miodu w niektórych miejscach nie było, odwiedziła niektórych sąsiadów. I chłopiec, z którym właśnie chodziła od domu do domu i za każdym razem musiała prosić o tam kilka kropel tego miodu, opisał to całe wydarzenie tak, że ludzie, którzy przywłaszczyli sobie miód od pszczół, nie oddają go potrzebującej osobie, tylko właściwie mogą go odsprzedać. I to zestawienie tego darowania miodu, które rozgrywa się między człowiek a człowiek, a pszczoły a człowiek, i tutaj te sceny są tak bardzo wyraźnie zarysowane, jest uderzające, że ludzie czerpiąc z ziemi, biorąc coś z natury, przywłaszczają sobie to wszystko, co do nich właściwie tak w 100% nie należy, bo dała nam to ziemia. I potrafimy albo to zawłaszczyć dla siebie, nie dzielić się z innymi, nie pomagać innym, bo to jest nasze, a tak naprawdę, czy to jest nasze? Tak wiecie, ja tutaj już popłynęłam trochę, ale strasznie mnie to uderzyło, bo to było takie jedno zdanie, które nie wybijało się na tle innych, które zostały tutaj podane w tej książce, ale jakoś tak mocno mnie to dotknęło. Jak ważne to jest, żebyśmy jednak tym, co dostajemy od ziemi, żebyśmy się tym dzielili. Teraz mam wrażenie, że brzmi jak jakiś guru, i w ogóle wiecie o co nie, ale chodzi o to, że to było naprawdę pięknie ujęte i ja Wam teraz tego nie podam, wiecie, tak jak to było ujęte, ale takie wrażenie odniosłam, że właśnie na tym głównie chciałabym się skupić w tej historii. I jak na samym początku myślałam, że rzeczywiście tutaj będziemy też mieli historię tego pieska, którego uratowała Eli, tak on się pojawia i przewija co jakiś czas, ale to nie jest jakby główny bohater tej historii. Co mnie niezwykle zszokowało, to przede wszystkim te opisy medyczne, o czym Wam już wspominałam, ale jak sięgniecie po Achową Górę, to będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Mianowicie tutaj z precyzyjną dokładnością jest nakreślone to, jak wygląda rana, jak wyglądają larwy, jaki odór towarzyszy gnijącym, jakby wiecie, ranom i jak, no jak wygląda otoczenie w tam danej chwili. W każdym razie to było takie bardzo trochę takie nieświeże, bym powiedziała, ale to było dla mnie ciekawe, bo skoro jest to książka, to znaczy to nie jest typowo książka dla młodszych czytelników. Myślę, że jest to książka młodzieżowa plus, bo no ja się naprawdę przy niej też dobrze bawiłam, ale niektóre opisy mogłyby dzieci trochę przestraszyć. Chociaż, no to zależy w sumie od czytelnika, więc ja bym tutaj też nie chciała, wiecie, jakby określać tak bardzo ściśle, dla kogo jest to pozycja, bo to indywidualna sprawa, ale no to było takie fajne przeżycie, bo niby spodziewałam się czegoś innego,
a z drugiej strony dostałam coś, co tak czy siak mnie zachwyciło, zafascynowało. No i tak jak przypuszczałam, dostałam tutaj taki pakiet edukacyjny, ale nie taki edukacyjny jak w szkole, tylko wiecie, o co chodzi, że wyciąga się coś z książek. I to jest właśnie tego przykład. Z tego, co pamiętam, jak czytałam, mówiłam sobie, Agnieszka, zapamiętaj, strona 186. Co ja chciałam wam przeczytać na tej stronie, ale pamiętam, że to była strona 186 i podoba mi się tutaj jeden fragment. Jeszcze do niedawna myślałam, że ludzie po prostu są kimś, a potem stają się kimś innym. Teraz widziałam to inaczej. I myślę, że o tym też jest ta książka, o takim odkrywaniu samego siebie, o szukaniu prawdy, o szukaniu takiej bratniej duszy, jak również zrozumieniu drugiego człowieka, bo to jest tutaj też bardzo, bardzo istotne. I tak jak jest tutaj w sumie napisane, jest to książka o uzdrawianiu, odwadze i tym, że pozory mylą. Ja bym jeszcze dodała, że jest to też książka o miłości do natury i do tego, co nas otacza. Chciałam tylko jeszcze dodać, że zachwyciło mnie to, jak wiele elementów się tutaj ze sobą łączy, bo na samym końcu właściwie wszystkie puzzle trafiałem na swoje miejsce i to, jak wiele fragmentów, które pojawiły się na samym początku, znajdują swoje rozwiązanie gdzieś tam w środku, czy też na samym końcu. I wszystko jakby się ze sobą tak naprawdę łączy w jedną całość. I to jest super. No nie mogę wam powiedzieć, bo bym wam zdradziła całą fabułę. A gdybyście chcieli sięgnąć po Echową Górę, to myślę, że tutaj cała zabawa właśnie polega na tym, żeby samemu to odkryć. Widziałam w ogóle dzisiaj na Goodreads oryginalną okładkę, która jest zupełnie inna i też mi się bardzo podobała. Są tam tylko te elementy, które przewijają się właśnie w tej książce, bo tam na przykład był też taki fragment, gdzie ta Kate, też nazywana wiedźmą, która mieszka tam w górach, wyciągnęła kleszcza z oka psa i tego kleszcza kazała schować do słoika. I ja sobie wyobraziłam, wiecie, takiego kleszcza wielkiego, już napitego tą krwią w tym słoiku. Fuj. Więc jakby czujecie ten klimat, prawda, co tutaj się pojawia. Także kochani, jeżeli chodzi o reading vloga i moją opinię na temat Echowej Góry, to to wszystko. Jeżeli szukacie lekkiej lektury, w której króluje piękno natury, jak zrymowałam, wow, no to myślę, że Echowa Góra będzie dla was. Ja bardzo serdecznie chciałam wam podziękować za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że tak samo jak ja dobrze się bawiliście. No i co? Mam nadzieję, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa! Możecie pisać w komentarzach, co tam u was. Zapomniałam o tym powiedzieć. Pa!